Dziś znowu ja. Moi drodzy, każdy z nas, i ty, i ja, nieraz w swoim życiu doświadczyliśmy działania Bożego miłosierdzia. W różnych sytuacjach. Poprzez sakrament pokuty, poprzez działanie drugiego człowieka. Każdy z nas, ty i ja, byliśmy również tymi narzędziami, przez które Pan Bóg mógł ofiarować dar swojego miłosierdzia drugiemu człowiekowi. Ale również każdy z nas, i ty, i ja, byliśmy i pewnie nieraz jeszcze będziemy świadkami takiego działania Pana Boga i drugiego człowieka, które dokonują się w naszym życiu obok nas, a dotyczą kogoś bliskiego, kogoś znanego, gdzie jasno dostrzegamy to działanie Boga, który jest miłością. Nieraz pamiętam to doświadczenie jako księdza, spowiednika, kiedy tak naocznie mogłem zobaczyć działanie Bożego miłosierdzia, kiedy ktoś klękając ze swoimi grzechami do kratek konfesjonału, czasem pewnie przerażony, przejęty, powstawał jako nowy człowiek, bo Bóg dotknął go swoim miłosierdziem. Pamiętam takiego człowieka, który spowiadał się po 45 latach. I do dzisiaj pozostaje mi w pamięci to jego odejście od kratek konfesjonału, gdzie autentycznie widziałem, jak gdyby ten człowiek unosił się nad ziemią. Pamiętam inną sytuację, kiedy pewna osoba po spowiedzi podeszła i zadała takie pytanie, które mnie zszokowało. Pyszę księdza, czy Pan Bóg naprawdę przebaczył mi te moje świństwa? Trochę mnie zamurowało. Mówię, tak, bo On jest miłosierny, On jest miłosierdziem. I na ustach, na twarzy tej osoby pojawił się uśmiech, chociaż po policzku płynęła łza. Wiele takich sytuacji można by wymieniać. Wiele takich sytuacji każdy z nas doświadcza. Myślę, że ten kolejny dzień nowenny przed uroczystością Bożego Miłosierdzia jest takim dobrym momentem, abyśmy umieli Bogu podziękować za Jego miłosierdzie. Za to, że obdarza nas Nim codziennie. Podziękować za te osoby, przez które Pan Bóg działa w naszym życiu i w otoczeniu nas. Może warto dzisiaj podejść i powiedzieć proste słowo do mamy, taty, babci, dziadka. Może przez telefon do przyjaciela, znajomego. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że jesteś narzędziem w ręku Pana Boga. Dziękuję, że przez Ciebie Pan Bóg ofiarował mi swoje miłosierdzie. Im więcej w naszym życiu będzie tej postawy wdzięczności, tym więcej będzie miejsca na przyjęcie Bożego miłosierdzia, na przemianę siebie, na stanie się prawdziwym świadkiem zmartwychwstania. Księże biskupie, prosimy o błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Pan. Bogu niech będą dzięki.